What does the fox say? Z tej strony MedicMela, to jest już drugi odcinek z Ork Must Die 3 wraz z Salivanem. Cześć wszystkim, witam serdecznie. No to tak, kontynuujemy naszą przygodę, czwarty poziom, dla was trzeci. No i co, no i lecimy, no. No lecimy, lecimy, nie śpimy. Strapijania. Graliśmy wtedy też na poziomie wysokim trudności, czy takim normalnym, zalecanym przez grę, bo wyższy to trzeba odblokować po przejściu całej kampanii. Ale ładnie tu. Tak jakby trochę RTX, nie? O co tutaj chodzi? Dobra. Od razu. Mapa jest bardzo nietypowa. To jest taki właśnie dosłownie doki. Taki doki. No doki, bo zobacz, tutaj jest woda. Jesteśmy na, no. Na twierdza taka w wodzie. I myślę, czy mnie przetestować tutaj jednej rzeczy, mianowicie można ich zrzucić do wody. Wiesz? I chcę przetestować jedną rzecz, ponieważ szóstkę chcę zamienić, nie chcę zamienić szóstkę. I oprócz tego... Dobra, dobrze jest, jest. I chyba wezmę... Oto. Mamy też przeciwników pod B. Mamy już kobolta biegacza, średniego orka, lekkiego i orka łucznika. Łucznicy będą wkurzający na pewno. No, to prawda. No jak to wygląda? Dobra, te katapulty to na razie to tak nie będę aż tak się wydawał na nie, bo to taki średnia jeszcze linia obrony. Lepiej na samym początku to... A właśnie, ja powinienem to na początku przetestować. Jestem gotowy. Ja jeszcze nie. Obrona gotowa. Wszystko sprzedaję te rzeczy i rozstawię te właśnie... Bo chcę sobie przetestować, czy to działa. Wydaje mi się, że pierwsze fale nie są aż takie hiper ciężkie. Czym mogę sprzedać swoją pułapkę? Może sprzedać? Zarobiłeś hajs? A nie, zwróciło no. Mi. To byś mi zepsuł. To nie psuj mi. Dobrze. Ale wiesz, że z tej strony jeszcze nie idą. Ale wolę przygotować się na później. A, dobra. Dobra. Na razie z tobą tu stoję i bronię twoją stronę. Dobra. No to lecisz. Lecimy, no. Czoliłe, woli, skanowano. Nie, kasa się zbugowała! No nie, hajzę za mapą. Przez ciebie. Jak to przeze mnie? Ty go zabiłeś tam. Ale to zawsze jest bug. Ale bombną. O, czacha. Czaszka! To wyskowa. Do zestawu. To szkoda, że nie ma 3D, tak jak w drugiej części. No. On stoi na jakiejś platformie, czy on nie może się ruszać? Bo po tej trzeciej no mogę się ruszać. Nie, no chyba może się ruszyć, nie wiem. No nie, on jest hologramem. Jest hologram. No hologram, stoi tutaj i strzela. A może to jest pułapka? Czekaj, czy to jest... Nie. Tak, to jest pułapka. Druga strona już. Wiem, ale się przygotowuję. That's the stuff. Okay, here I come. Zobaczymy, jak ich wystrzeli. Ok. A oczekiwanie na gracza. Oczekiwanie na twoje potwierdzenie. No to dobra. Super, bo to oboje musimy potwierdzić. No i zobacz, jaka tu jest obrona niezła. Nie przyjdą jeszcze tutaj. No nie, zbyt. Wrażenie, że jakoś trójka jakaś łatwiejsza niż dwójki, ale to może być po prostu za łatwe mapy jeszcze.
No bo w sensie ze mną jesteś. A ja już jestem jakby wymaksowany trochę na te pułapki pierwsze. Nie, ogólnie, to tak inaczej. Mówię, to przyzwyczajenie pewnie, wiesz? No. Grało się na takich poziomach, no coś to masakra. Nawet nie, nie daliśmy im jeszcze podejść pod tę pułapkę, żeby strzelili. Zde. Dobra, z dwóch stron teraz idą. Wydaje mi się, że tutaj się... To ja tutaj zrobię łuczników swoich. Żeby pilnowali. A będziemy się zajmować drugą stroną. Okej, no dobra, mówisz, że odpuszczamy jedną stronę? A chcę to zobaczyć, jak oni lecą. No dobra, to bronimy. A tutaj chodź! Do siebie! Bo tam u sobie łuczników. Będzie luz. Ale kobold się przebił. Nie no co ty, no patrz. No, prawie przebiegł. Ej, dobra, oni przebiegają, to jest nie fair. Myślałam, że będzie ludzik, arbuzik. No nie, byłoby za OP, gdyby uczycy zostali. Chyba, że im się zwiększy jakieś akcje. On tracą HP. Tracą HP? No. Czemu? Oni są tym dożyli. No. Się raz pił chyba. Patrzę też na drugą stronę mapy. Spokojnie, patrzę na minimapkę. Czy idą? O, ale tam wrąbnęłoś. Cóż, mój, to mój headshot. Jaki gimby tu w ogóle. Druga strona. Jest język polski, jest dobra. Widzę właśnie. Skoro to tak przebiegają, to trzeba to przetestować. Oj, tak, tak, byczku plus jeden. Nie, źle postawiłem pułapkę, najgorzej. Ej, daj mi przebiec do tego! Trampolina. Twoja pułapka. Odsuń się, żeby nie stawali, nie strzelali. Drugą stronę ja patrzę. Poleciał. Ale pięknie. Tych łuczników to zabijajmy. No i kobalt wciąż. Ej, poleciał. Leci! Pięknie. Ja zawsze lubimy jak oni latali. Też. O, to jest w lepszym wydaniu. Też polecieli. Uiii! I zablokował się na tym! Na dźwigu! No na dźwig poleciał. Jup! Bum. Znajdę, czyli moja pułapka działa ogółem. Super działa. Mi się to podoba. Polecam Magda Gessler. Lecimy. Ja jestem gotowy, no. Ej, dobra, to jest już niemożliwe, żeby oni przeszli. Szczerze. Nie jest możliwe, ale też nie można zostawić, bo oni przybijają się kopalnie. Czekaj, a zostaw ich, ciekawe czy przejdą. Stańmy tutaj. Jeśli przejdą, to ich będziemy bić. Fajne, że pułapki się przeładowują. No tak. A chcę zobaczyć, czy oni przejdą. Dobra, z tej strony teraz. Z tej strony możemy ich klepać, bo tam tutaj nie jest aż taka dobra obrona. Uwaga. Nie przeszedł? Nie przeszedł? Pilnowałem. Nie przeszedł? Nie przeszedł? Nie przeszedł? Jak przyszedł dopiero tutaj do kolumn, okej? Okay? Tak, hologramy obrywają. O ty! Strzeliłem mu w panie akurat.
fajny jest ten twój super atak. Czy to za dobre jest, bo tak śmiesznie strzelasz. No potrzebuję many do tego, szybko zużywam. Mi się podoba twój gryny. No, jest mocno. Ja go jeszcze ulepszyłem chyba. Ciekawe, czy będą dodatkowe punkty za te latanie tych przeciwników. Nie, chyba nie. Ale śmiesznie to wygląda. Więc warto. Ostatni ork. Pyk. Final, następna fala, finalna fala. Automatycznie się ona zaczyna. Teraz już na pewno nie przejdą. Zdecydowanie. Łódzkarka. Będziemy łucić orki. Ale ty coś się baw tutaj. Bo nie, ja tu z tobą się pobawię. Oni tam już nie przejdą i tak coś tak. Oni nawet nie wyszli spod spawna. No wiem. Co dobrze my to ustawiliśmy, wykorzystaliśmy dobre pułapki. No. I odchodzi. Tak jest też takie, że nie ma tych wielkich orków. To też działa na naszą korzyść. W sumie to prawda. Ale od następnej misji już będą te... te śmieszne, duże sporki. No, z kurwą. Latające, czy te kurna? Te duże takie, te takie grubaski. To orko... To jak oni, trolle? Nie, trolle. No, trolle. Nie, trolle to były te inne. Trolle to były zielone. No. Ogry? I są. Że ogry to były. Tak, to były ogry. To były... Ja czekam. Ja tylko czekam na to, aż ktoś zrobi w warsztacie Steam, w workshopie skórkę do ogra. Że będzie strzelek, nie? Tak. Być. I na przykład zamiast jakiegoś tam plecaka, czy coś będzie miał ten cebulę. To musi to być, nie? Ktoś musi to zrobić w końcu. Ostatnia fala i przedostają się u nas. No bo ich jest dużo. Pułapki się przeładowują. Też moje nie są ulepszone na full wszystkie. O! O, tańczymy w tym samym momencie. Ja cię widzę. Też ciebie widzę. Dobrze. No to co, cięcie? No, cięcie. Okej, okay, dobra. O, fajna wskazówka, by the way. Dobra, jesteśmy już. Barykady tu się nadają. Bardzo tutaj się nadają barykady. Ty się zajmij tutaj barykadami. Proszę. Znam tą mapę. Czekaj, na pamięć. Daj mi powiedzieć, co tam gadają. Że ktoś lubi fabułę. Ta mapa była kiedyś. Tutaj chyba się nie wskakuje. Co to było? Nieważne. Ja wiem, co było. Czyżby stary? Stary wstał. Stary wstał, to było go słychać. O Jezu, jaki zło. Sullivan, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Ustaw tu 3 barykady. Aha, czy ma wydać cały swój hajs. I patrz na to. Widzisz to? No widzę, to jest przepiękne przecież. Wszystkie, to jest bardzo fajne, że można kombinować z tym. No i to jest dobre. Obserwujesz, jak oni będą biegli, ale bo w dwójce to nie działało, oni się przebijali przez to. No. Przez co one były bezużyteczne. Może starali się, żeby miały teraz jakąś funkcję. No właśnie tutaj zmienili, że oni przez to nie przechodzą teraz. Tylko te duże... Chyba, że blokuje całkowicie przejście, wtedy oni będą rozwalały. Te ogry tylko to będą rozwalały, wiesz? A my spodziewamy się ogrów. Tak. Tak, to jest ogr. Bardzo ciężki wróg. Szarżuje, ogłusza cele. Poddaty na ogień, lód i trafienia w głowę. Wytrzymały na obrażenia. Ogień! Typowo fizyczne. Wszystkie żywioły on jest podatny. Ogień! Ty wiesz, o co nam chodzi? Ogień! Nie zmieniłem na siarkę, wiesz? Trudno. Bo kupiłem sobie podłogę siarkową, ale damy radę, bo na lód też jest podatny. Dobra. A ja mam karabin. Na, ty właśnie! To jest dobre. Patrz, zrzuć bombę, nakieruj. Widzisz te nad nami tym beczki? F i zrzucisz. Lepiej nie zrzucaj. Brawo ty, zmarnowałeś. Weź dźwięku jeszcze. Ja dobra. Dźwięk miałem. Uwolnij. A ja miałem dźwięk. Ja nie miałem, dobra. Dawaj gotowość.
Ale są teleporty. Ty się zajmij prawą, ty się zajmij lewą. Ale sprawdzamy, gdzie działa teleport. Tato, ja nagrywam! And remember, if he hits you, he will stun you. Ła! Ty, on nie reaguje na Freddy jak kiedyś. Reagują! Tylko słabi. Oni mają inne hitboxy trochę. Tak, inne hitboxy. Ciężko. Ty, jak oni idą, kurde, jak oni się rozwoją. Co się dzieje? Ty, jak on mnie gania. Co się dzieje? Co się stało? Czy nie widzisz najtrudniejszy tryb? Trudności? Czemu one tak szarżują? Ty, ja już potrzebuję leczenia! Co się dzieje? Weź go ode mnie! Nieźle. Ale nie wiem, czy moje pułapki do zrzucania się nadadzą tutaj. A nie, nadadzą się, spróbujmy. Najwyżej utknie. Ale ogólnie to potrzebamy będzie strzałki. Dobra, jesteś gotowy? Nie. Wiesz, że łuczniku powinieneś postawić gdzieś tutaj? Właśnie wiem. Postaw się na górze. Myślę, gdzie. Postaw ich za barykadą na górze na schodkach. O tutaj. Gdzie ja stoję? Rzadko będą się wykorzystywać. Rzadko to? Będzie. Rzadko. Czekaj. Ja mam pomysł. Mogę sprzedać. Już możesz barykadę. Zaczynać. Możesz już zaczynać. Ja tu zdążę to zrobić. Co tam na górze HP widzę? Twoje? Moja. Nie, łuczników. Ty, bo te biegacze lecą jak kurde obłeczki z Lidla. Czemu te kolce nie działają? Działały, się ładują długo. Ale tu aktywowali je. Bombardowania. Nie lubię tego ich aż tak. Ciężko się nie przyzwyczaić. Spokojnie, kiedyś będziesz miał kuszę. Nie. Albo możesz zmienić na garłacza takiego jak ja mam. Możesz lepiej. Znaczy, łuk też się nada, bo zamraża mi te. A, to po prostu super. Muszę się przyzwyczaić do niego, wiesz? Nie mam takiego dobrego cela. Pierwszym szczerze nie jestem fan AWP. Ale łuk nadaje się na orku. Znaczy ogry. Ogry mają warstwy, pamiętaj. Dokładnie. Czemu nie mogę nic postawić? Weź kliknij G. Zaraz cisnę. Ja nie mogę łucznika postawić! Może limit jest. Pamiętasz? Był limit kiedyś. Nego mogę, lol. Nie wiem. Szczelina leczy? Jak kiedyś? Tak, leczy szczelina. Serio? LOL! Leczy, no leczyła kiedyś. Nie? O tym nie pamiętałem. Nie wykorzystywałam tego przynajmniej nigdy. Naprawdę jesteś jakimś weteranem tej gry. No inaczej byś ty tracił HP za każdy punkt szczeliny. Jak to barykady zatkowali? A, bo ty postawiłeś się tu. Not
podleczyć. Proszę o defensywę. Hej, fajne te pułapki, co tutaj postawiłeś. No kombinacja fajna jest, nie? Ty. Kobolty. Dziś się uzupełniamy. Stare leci. Jak po grzybie. Jak on biegnie! No. Jak ja ci przywalę tym laczkiem, to zobaczysz. Laczkiem chcę tłuc. Mam sposób na te. Na te małe skurkowańce. Fajny, moja postać mówi, ej, ja jestem gotowy. I czekam na twoją odpowiedź. Fajne to. Ale na wyższy poziom od trudności nie było czasu, żeby przygotować się. Tego na początku gry było. A potem zawsze miałeś limit. No zrób taki slaron, żeby oni od razu to nie dostali, tylko biegli tak pomiędzy. Dawaj młody, bo czasu nie mamy. Odkręcony skok, ciu. Dobra, lecimy. More enemies on the way! Ej, odcinek trwa 22 minuty. I źle. No, dobra, dłużej to fajniej. Jeden nie zrobimy na 5 gwiazdek, bo ten czasu nie ma. Czego nie dowoli. Ma? Czasu nie ma. Jak to czasu? Optymalnego. Zobacz na czas optymalny. Mam jeszcze dwie fale przecież. Mamy radę, spokojnie. Dobra, no to speedrun totalny. Na dole ich klepiemy. Ostro. Ej, bo obrywasz. Luz? Pułapkę zużyć. Idę. Lubiłem starego. Jak coś kobalców możesz puszczać, nie? One i tak się nie przebiją. O, ja bym wolenizował z tym. Ja nie puszczam nikogo. Pułapki zużywają. Przez łuczników się nie przedostaną. Ich jest tam 5. A mają cele, to mega dobrego. Dobrze, ostatnia fala, wytrzymamy. Razuś klep. Mamy minutę! A, rozumiem na jednym sensie, mam minutę. Czyli dam radę. Zostaw kobalty! Niszczy tych większych! No bijemy gumie... Au! Kobalty puszczaj zawsze, pamiętaj. Nie ma czasu na marne. Umarłem? Umarłem! O, nie traci się szczeli za zmarcie! To trochę za OP. I nie mam już czasu. Ale serię mam, miałem. Yeah, GG! Dobra. Graliśmy. No dało tak, nam się. No i takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, choć pewnie śmiesznie się ogląda, grają sobie, rozwalają i sobie radzą no. Świetnie. Za dobrze. No to z tej strony był Sullivan, a ze mną był Medyk. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Na razie. Na razie, cześć.